Cześć, witam wam serdecznie. Jedziemy na rybki. Przyjechałem sobie dzisiaj na rzeczkę Ous, niedaleko miejscowości York. Zobaczcie, zobaczcie jak ja wyglądam. Tutaj mam krzesło, plecak, wędki. I udało mi się zapakować, tak żeby być mobilnym, ponieważ muszę się przejść teraz właśnie w górę rzeki. Czeka mnie, no może pół godzinki, pół godziny taki spacer, aż dojdę do miejsca, w którym wiem, że są leszcze. Ja wiem, że tam są leszcze i ja idę je złowić. Ja poluję tutaj już na leszcza w Anglii od dłuższego czasu. Nie udało mi się jeszcze złowić fajnego, rzecznego leszcza i mam zamiar dzisiaj to zrobić. Warunki jednak są bardzo ciężkie, ponieważ mamy bardzo mocny, porwisty, północny wiatr. Uaj. Do tego, moi mili, pada deszcz co chwilę. Przecież całe szczęście dzisiaj jeszcze nie pada. Mam nadzieję, że się rozstawię, zanim zacznie padać. Skąd wiem, że tam są leszcze? Ano, tydzień temu brałem tutaj udział w zawodach i miałem przyjemność być wagowym. I jak chodziłem z wagą, ważyłem ludziom wyniki, to wiedziałem, gdzie były leszcze złapane. Widziałem 4 ładne, dorosłe leszcze. Pół godziny stąd, także to nie jest blisko. Czeka mnie ciężka przeprawa, ale jest warto. Warto iść, warto spróbować. A tak jak mówiłem, o warunkach jest niedobrze, bo jest zimno, jest jesień, 1 stopień. Ale jestem ciepło ubrany, mam termosik i mam nadzieję, że będzie gitara. Także zapraszam do oglądania. I co jeszcze? No i radochy życzę. Na razik. Zobaczcie, moi mili, dotarłem na miejscówkę. Spociłem się, ale to jest moje miejsce tutaj. Mam szczęście, bo drzewa mnie trochę zasłaniają od wiatru. Troszeczkę. Tyle wystarczy. A zobaczcie, tak wygląda to miejsce. Fajna, dużo szeroka rzeka. Ja będę rzucał gdzieś tam, podejrzewam. I tam powinny być leszczyki. Dobra, ja działam, trzeba działać. Muszę wam przyznać, że tak zadowolony ze swojego setupu jeszcze nigdy nie byłem. Zobaczcie jaka wygoda. Krzesełko Kuzo. Chyba nic nie muszę mówić o krzesełce. Chyba nic nie muszę mówić o tym fotelu. Jest to najlepszy fotel w swojej cenie i w ogóle no, nie ma tu porównania do czegokolwiek za te pieniądze. Ramię, 2 federy, parasolek. Tutaj mam seatboxa swoją część. Muszę wam powiedzieć, że wygodnie już zaraz siadam, zarzucam, kawka i kurczę, dzisiaj będzie relaks na tych rybach. Na razie jest dobrze z pogodą, tam coś się zbiera, ale nic mnie dzisiaj nie pokona. Pierwsze co, zobaczcie zanętę. Tu parę słów o zanęcie. Jest to zanęta, którą zrobiłem wczoraj. Jest to zielona zanęta Sonu Bites. Zielona dlatego, że w Anglii istnieje przekonanie, że zielona zanęta na leszcza jest najlepsza. Oczywiście siekam robale, bo to podstawa, tak w osobno, bo będę sobie korygował ilość tych robaków w koszyczku. Na początek tyle pójdzie. Zarzucę może 5-6 razy samym koszyczkiem. Kawałki nie muszą być wcale taką sieczką. Skoro chodzi o duże leszcze, to one sobie poradzą z większymi kawałkami. Tak to wygląda. Ja się zabieram do zanęcania teraz.
Muszę przyznać, że nie ma brań w ogóle na razie. Godzina łowienia za nami. Pierwsze co robię teraz, zmieniam przypon na delikatniejszy i dłuższy. To będzie teraz przypon 0,13, około 50 cm. I wcześniej miałem 0,15, 40 cm. Coś jest nie tak. Chciałem delikatnie łowić, bo te leszcze tutaj podobno są bardzo wielkie. A wiadomo, jak to się może skończyć. Bardzo niedobrze dla nas i dla ryb. Założę też cymesa czerwonego i zobaczymy sobie. Czy coś to zmieni? Nic innego w tej chwili zrobić tak naprawdę nawet i nie mogę. Tylko zmienić przypon na delikatniejszy i czekać. Aha, i sam zestaw miałem pokazać. To jest nic innego jak mój stary zestaw federowy. W Polsce tak samo łowię. Stoper, agrafka, quick change bit taki od Drenana feederowy. Po prostu sobie tu tutaj chodzi na takim odcinku. Ryba weźmie się sama, zacnie nawet. Moim zdaniem nie ma nic prostszego i lepszego. O! Zakładamy cymesik. Ma fajny gruby cymesik od Michała z Newcastle. Muszę wam przyznać, że naprawdę ładny cymes. Takiego cymesu jeszcze ładnego nigdy nie miałem. To jest fajny gruby. Fajne grube, dorodne larwy. Zobaczcie. Niech to się tu skupi na tym. O. Nie chcę. Ale są fajne duże. Dobrze. Teraz też w ogóle już powoli myślę już nawet o innych rybach, o płotkach, jakichś, o czymkolwiek, żeby coś się działo. Rejestrujcie brania teraz. Czy coś dał ten przypon? W wędkarstwie takim federowym, czy jakimkolwiek, to akcja raczej powinna szybko się zaczynać. Nie powinniśmy czekać zbyt długo, powinniśmy dać dosyć często przerzucać zestaw. Takie podstawy to są. Znowu płyną do rady. Wiecie co, mam szczupaka. Musicie w to uwierzyć, ale złapałem chyba szczupaka. Sobie łowiąc tutaj na spinning. O, nie taki mały. Masakra, zobaczcie. Jest szczupak zamiast leszczy. Taki pistolet. Masakra. No nie taki aż mały. O, poszedł. Ale tu mi bił cały czas. Ale jeszcze nie biorą, no. Mógłbym go delikatnie wyjąć do kamery, ale tak się dla zabawy po prostu z tym spinningiem tu bawię. Się coś na federku, zobaczcie, taka płoteczka pierwsza. No,
widać, że zmiana przypony na pewno pomogła, muszę wam powiedzieć, bo jakieś brania się pojawiły, zmieniłem też na cymes, także te mniejsze rybki powinny teraz trochę współpracować lepiej. Wszystko do siatki. Mieliśmy już teraz ładnie zessane robaki, troszkę więcej tam popukało. I o! Jest leszcz. Jest leszcz, moi mili. Przywalił. O, ale byle go nie stracić teraz. Wow, wow. Jednak jest fajny, fajny dzień. Widzicie? Jest spoko. Szczupak, leszcz. Fajna sztuka, już czuję, że on jest niezły. No nie, puścił. Puścił, moi mili. Holendrer, no. Przypon zawiódł, zawiódł przypon. Poszedł haczyk. Delikatnie muszę, delikatnie, za mocno przyciągnąłem gościa. Ale wapno. No cóż, załamka, załamka teraz. Ale nie możemy płakać, zakładam piętnachę tu od razu. Jest jeden, to powinno być więcej, nie? Ale na pewno był ładny. Jezu, jaki on był ładny. Czułem go. Szkoda, że nie udało się gościa wyjąć. Jednak jest to dobry, bardzo dobry znak. Teraz już będę czujny. Na pewno czujny. I na robaka. Na cymesa się skusił. Żeby tylko już teraz nic nie popsuć. W miarę często rzucać, to też jest podstawa. Teraz jak weszły leszcze, trzeba w miarę często rzucać, bo one potrzebują papu teraz, potrzebują tego papu. Kurczę, szkoda, szkoda. Już to mogła być ryba dnia, nie? Delikatnie będę holował. I czekamy, czekamy, moi mili. Może zaraz przypalić. Zobaczcie, coś się dzieje. To już jest branie. Ale też jest płoć, płoć jakaś. Takie kurde mało, delikatne. O nie, siedzi większy. Dobra, luzujemy go. Delikatnie. Siedzi leszcz. Kuchnia. Mniejszy niż tam. Ale temu się... Kurczę, pozwolę troszkę wymęczyć. Są jakieś zaczepy, wiecie? Siedzi mi w zaczepie. Muszę go do góry. Nie, na bok. Kuchnia, wyjmę go. Jest już blisko. Jest już blisko nasz leszcz. Teraz to najważniejszy moment. Zobaczcie, nie leszcz. Nie leszcz. Też nie był leszcz. A teraz mamy o konia, moi mili, o konia ładnego. Ale niespodzianki, to nie wierzę. Ja nie wierzę, naprawdę. Naprawdę jestem zszokowany tym, co się tu dzieje. Ale to wcześniej... Kurczę, ej, oddawaj ty. Ale to wcześniej był na 100% leszcz. Bo czułem... Poczułem, że tam to był wcześniej leszcz na 100%. Zobaczcie. Ładny garbusek.
rzucamy, rzucamy. Ładny garbus. Kuchnia, kurczę, ale to pierwsze to mogło być pierwszy i ostatni leż dzisiaj, no niestety, bo teraz jak będę cymesem łowił, to wszystko już. Damy kawałek dendrobeny teraz. Może. O. Damy dendrobenki. I może to będzie lepsze. Ale dobrze wiadomo przecież, że leszcze też lubią dendrobenkę. Ale jest fajnie, bo już myślałem, że dzisiaj te warunki nie pozwolą na złowienie czegokolwiek. A jednak tutaj ryby zdają się ze mną współpracować. Dzień pełen niespodzianek. O, i szczupak był, i okoń, i zerwany no niestety leszcz. Ale ja wam mówię, ja do leszczy nie mam szczęścia, się na nie często bardzo nastawiam. Próbuję cały czas złowić tego wielkiego leszcza, a mi nie wychodzi. Zawsze coś. Ale dzisiaj go wyciągnę. To długo nie będę tej dendrobeny męczył, bo mi się zdaje, że na cymes będzie więcej brań. A jednak chcemy się pobawić. Co zrobiło, moi mili? Zobaczcie. Pada jak jasny gwint. Ryby przestały brać. Ale na razie jest dobrze. Czy nie przeciekam? Jeszcze nie przeciekam, to jeszcze połowie trochę. No kurczę, liczę na tego leszcza, ej. Gdzieś musi mi ten leszcz tu zaraz wyskoczyć. Mam drugiego szczupaka i to jest po prostu już śmieszne z tymi szczupakami. O, może to ten sam, tym razem go nie wypuścić chyba, tym razem go wam pokażę. O, ma. Gdzie pokazuje to, że te szczupaki żerują naprawdę, naprawdę dobrze żerują te szczupaki. Pada deszcz, te leszcze nie biorą, ale jest szczup. Podejrzewam, że to jest ten sam, co przed chwilą był. Zobaczcie. Dosyć to ładny szczupaczek. Nie wiem, ile on może mieć. Fajne ma oko. Właśnie jak mu patrzy, groźny. Drapieżniczek. No. Fajna rybka. Zawsze jakaś akcja, przynajmniej coś się dzieje. Tak jakby się nagrać, chłopie, jak sobie pływasz ładnie. No to tu nie wyrywa jeszcze. No. Poczuł wodę, ale szybko, szybko. O. Już popłynął. Jak daje. Pada jak jasny dzień. Często nie biorą, te zmiany pogody są zbyt zabójcze dla leszczy, tak podejrzewam. Często tylko ten drapieżnik bierze. Coś w tym jest, nie? Wy widzicie, jak to mocno pada. Przerzucam za chwilę tego federa, jakiegoś tam okonia złowiłem przed chwilą. Ogólnie tak to wygląda, to chyba
Więcej się nic nie podzieje, jest godzina 12. Ale zobaczymy, posiedzę tak do drugiej, jeszcze trzeciej może i jeszcze, jest jakaś tam nadzieja. Podróżę na parasol, to aż tak nie zmokło. Jeszcze też trzeba wyczekać. Słomy teraz. Dobra, moi mili, to koniec. Czekam, aż przejdzie ta wichura i uciekam do domu. Muszę już parasol trzymać ręką, bo mnie to zaraz całego wywieje. No niestety leszcze nie podeszły, ale było pełno niespodzianek, całkiem fajnie spędzony dzień. Teraz jadę do domu się ogrzać, bo już jest naprawdę ostro. Także na razie, hej, hej. Ale niech teraz będzie brany. Teraz bam, kurde, już, lechol. Piotr.